Halo, halo, witam bardzo serdecznie wszystkich na konkursie indywidualnym w Villach oczywiście zastąpione za Raszną w Rumunii. Co bez przedłużenia lecimy z zawodami. No i pierwszy sprawa to Klem z Morańka. Zobaczmy swojego Klimka. Klimek, okolica 80 metrów, 84 metry, 24 pozycja. Zobaczymy, czy Klimek dostanie się. No i 41 Piotr Żyła. Ajajajajajaj, błąd Piotrka, że nie najlepszy wybicie. 74,5 i wiadomo już Piotrka, nie zobaczymy w drugiej serii. No i 45, Jakub Wolny. Koszmarny błąd Piotrka, że tu krótki rozbieg jest, trzeba trafić na progu, żeby od daleko odlecieć. Jakub Wolny skacze z 93 metry, Kuba Wolny obejmuje prowadzenie. 46, numer na liście startowej, ja, Dawid Kowalski. Dawid ładnie zimy wybił się, to jest okolica 95 metrów, 95 metrów, Dawid obejmuje prowadzenie. No i 48 numer na liście startowej, Stefan Hula. Zobaczmy skok Stefana, ładnie się położył, to jest okolica 90 metrów, 87 metrów, 24 pozycja. No i Kamil Stoł, bardzo ważny skok, jak wiemy, Kamil chce wyrywać to zwycięstwo Maciejowi Kotowi, a Kamil to nie mu najlepszy skok. Tylko 88,5 metrów, jest ta pierwsza pozycja. No i lider Pucharów Świata. Ostatni w pierwszej serii, Maciej Kot. Zobaczmy Maćka Kota, to jest dobry skok, daleko. 84,5 metra, trzecia pozycja, Maciej Kota. Zobaczmy miejsce po pierwszej serii. Dawid Kowalski, drugi, trzeci, Maciek od czwarty z Markengiem Wolny, a jak Insan Exofa z Kamilem Stochem, 26 Hula, a kwalifikacje drugiej serii nie ma Klemens z Morańka oraz Piotr Żyła, chciałbym bez przedłużenia lecimy w drugą serię. No i 26 miejsce, Stefan Hula, przepraszam bardzo, Stefan Hula, zobaczmy skok Stefana Huli, ładnie się położył daleko. Ale to już piękny skok Stefana Huli, 95 metrów, czyli Stefan obejmuje prowadzenie. No i 22 miejsce po pierwszej serii. Kamil Stół. Patrzmy na skok Kamila, Kamil musi potrzebuje dobrego skoku, to jest dobry skok. 93 metry, piąta pozycja. No i czwarty miejsce po pierwszej serii, Jakub Wolny. Zobaczmy na skok Kuby Wolnego. Kuba ładnie się położył, to jest dobry skok, kolica 95, 93,5 metra, druga pozycja, Kuby Wolnego. No i trzecie miejsce po pierwszej serii, lider Pucharu Świata, Maciej Kot. Maciek ładnie wyszedł, to jest dobry skok, 90 metrów i pół, piąte miejsce. I Maciej najprawdopodobniej utrzyma koszulkę lidera Pucharu Świata. Na drugie miejsce po pierwszej serii Dawid Kubacki. Czy ci wygra dzisiejszy konkurs? Nie! Chyba nie! 92 metry, trzecia pozycja. Czyli kto dzisiejszy konkurs wygra? Karl Geiger wygrywa dzisiejszy konkurs na drugim. Jakub Wolny, trzeci, Dawid Kubacki. Szósty, Maciej Kot, dziewiąty, Exekwazy, Aleksej Insano i Timi Zajcem, Stefan Hula, 15, Kamisto. I zobaczmy klasyfikacji Pucharu Świata po 22 konkursach, 28 Maciej Kot utrzymuje lidera, drugi Kamil, czwarty Hula, piąty Kubacki, siódmy Wolny, 11 Żyła i czwarty Morańka, czyli tu się nie zmieniło. My będziemy się podejrzane, widzimy się jutro na konkursie drużynowym, oczywiście Villa za Rumunię, gdy zastąpione, czyli co? Trzymajcie się, do jutra, widzimy się na konkursie drużynowym jutro. Czyli co, do jutra, piona, cześć!